Halo, halo, witam z tej strony Tommy Lee. Chciałem zaprosić do oglądania Battlefront 2, Gwiezdne Wojny, Star Wars oczywiście. No jest to, ja jestem wielkim fanem Star Warsów, jest to oczywiście dla mnie taka wersja treningowa nagrywania, bo się uczę pokazywać gry. Dlatego tutaj proszę o, jako amatorowi zupełnemu, wybaczyć pewne jakieś takie wpadki, że tak powiem. No i co? No i słuchajcie, mamy Star Wars Battlefront. Zacząłem już nagrywać, zaliczyłem taką pierwszą wpadkę organizacyjną, bo dźwięk po prostu nie był taki, jakbym chciałem, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że mogę ograć tę gierkę. Ona leży u mnie parę ładnych miesięcy już od premiery. No ale dopiero teraz zdecydowałem się, żeby, że tak powiem, ograć się, bo zawsze brakuje trochę tego czasu, a no nie odpuściłbym sobie takiej produkcji. No także co? Graj, kampania, główny wątek, graj w kampanię. Słuchajcie, jakie to mamy, badacz, siły specjalne. No nie będziemy tutaj się zażynać. Nie pójdziemy też na łatwiznę. Tak, po prostu taki tryb normalny, średni. Żeby ta kampania w miarę płynnie nam leciała, żeby... No tym bardziej, że chciałbym to pokazać, a jeżeli mielibyśmy ginąć co chwila, to też nie byłby to przyjemny dla oka. Dobrze, więc co? Startujemy. Ja odłączam kamerkę. Kamerka nam jest zbędna zupełnie. Każdy już zobaczył moją pacjentę, także nie ma potrzeby tutaj oglądać jej dłużej. Słuchajcie. Tutaj. I zapraszam, tak. Poczujcie się jak w dobrym kinie. No ja jestem pod wrażeniem. Czekałem, żeby miał czas trochę dookrać. Kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne. Aiden Versio. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. No chyba tak. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. O, przyjmij ładnie. Ofertę. Chcę tylko ten kod. Grafika naprawdę imponująca. Ja oczywiście trochę lepszej jakości to widzę niż... Jakakolwiek osoba oglądająca to będzie widzieć, ale... Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. To jednak trochę się gubi tutaj. 626. O! Zaczynamy chyba, tak? Biję się w pierś droidem, już się poprzemieszczałem, także żeby nie było, że nie wiem. Gra absolutnie jest mi obca, oprócz tego początku droidem. O wiele bardziej zaawansowany niż AID-9. Nawet mi się udało zginąć, nie ma oczywiście. Chciałem ominąć jakiegoś wroga. Niestety nie mamy kodu dostępu do tego droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Analiza wykazała, że ten AID-10 jest wyposażony w elektrooścień. No przykro mi.
Mamy robocika. Opisz komputera plany okrętu, a następnie mnie odszukaj. Nie dotykaj tego! A, to są kamerki tylko. Bijcie wsparcie. Tak bym powiedział, gdyby ktoś mógł mnie usłyszeć, ale nie słyszy. Nie wolno tego robić. Jest i komandą wersję. Dotrzyj do mnie systemem wentylacji. Też są dwie kamerki, tak? Tak, jest cały. Obejrzmy sobie to, jak może widelec jakaś premia za to jest, albo coś. Nie? Aha. Czy dostaniemy jakiś granat? Nie. Dobra, nic tu nie ma, same kamerki, nic nie dostaliśmy. Wiem, że tu była jakaś skrzyneczka. Ja widocznie ją zebrałem wcześniej. O, prądy. Prądy są mi fajne. Mam nadzieję, że tu nam pójdzie jakoś gładko, w miarę to wszystko, żeby nie było żadnych faili. Faile zawsze są możliwe, tym bardziej jak się trochę po niepewnym gruncie tąpa. Ja wiem, że to nie są Dark Soulsy, ale... Ej, jak idzie przeprowadzić? Dowództwo oczekuje informacji przed Endorem, jeśli to możliwe. Przestrzegł mnie. Pominiemy sobie tego gościa tutaj. Ten tam. Oj. Dobrze, fajnie, tylko że... Tam jest... A, do góry. Zmienić przycisk G na F, żeby mieć bliżej. Potem łapiemy kogoś z sił specjalnych. Tego właśnie namierzyli nową gwiazdę śmierci. No, prowadzę. O! Podwójne uderzenie. Dobra. To fajnie, że nam się udało. Ojej. Tu zginąłem gdzieś chyba. Ładnie, super. Fajnie to poszło. Może ja już tutaj grałem akurat tym droidem. Słyszycie w szybie. Jesteś blisko. Wiem, że tu mi grozi niebezpieczeństwo. Lepiej ich... Można ich prądem poradzić, ale i tak ich jest tam za dużo. Proszę bardzo. Daj. W samą porę. W drogę. No. Agencie Husk, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie, komandor.
wyjadę i zniszczę wykradzioną wiadomość Imperium, dam wam sygnał do ewakuacji. Hej, wystarczy! Będziesz tu siedzieć, aż skończy się bitwa o Endo. Później zastanowimy się, co z tobą zrobić. Na razie bądź cicho i nie kombinuj. Oj. Nie ten, żadnego alarmu. Nawet o tym nie pomyśleli. Prawdę mówiąc, działamy wbrew protokołowi. Powinniśmy po prostu wysadzić ich okręt. Żadnej broni. Jeśli to ma się udać, musimy Fajnie. Być subtelni. Rozumiem, panie. Ale mamy to pałkę, tak nie? Pałkę tak obiłem, myślałem, że to... Wzywającym okręty sojuszu do układu Kalan. Dzięki temu Forterowi odwrócimy uwagę Imperium od Sulust. Gromadzimy flotę, by przygotować się do ataku na Endor. Dołączcie do nas. Rebelianci wciąż myślą, że nie wiemy o Sulust. Tego okrętu wysadzimy. Mają 5 czas na Endor. Nie tak zostanie. Jeśli rebelianci rozszyfrują transmisję, zanim ją usunę, cały plan się posypie. Teraz to jest ten korzy. To chyba będzie dobrze. Dobra, no spróbujmy tutaj coś powalczyć. Skanuj obszar. Idziemy dalej, dobra. Ruszaj. No to już chyba będzie towarzystwo. Może już wstań z kolan. Nasza Polska. Tutaj jest kolan teraz. Nie wierzę. Pięknie. Dobra. Wysłyszałem. O! Proszę. Lezisko? Nie? Zhakuj to. Na wyczesku. To jest źle. Agencie Haas, dotarłam do centrum łączności. Usunięcie wiadomości włączy alarm. Szykujcie się do ewakuacji. Zrozumiałem. Zlokalizowałam zaszyfrowaną wiadomość. Dobra, fajnie, jakiś alarm, tak? Teraz mamy. Ładnie, ładnie. Świetny ten mundur jest. Wyczyszczony. Rebelia nic tu nie znajdzie. Uwaga! Biegła imperialna więźniarka! Jest bardzo niebezpieczna! Znaleźć ją! Agencie Husk, już czas. Rozpoczynam przygotowania. Tu jest jakaś inna. Zdobędę jakiś blaster i dotrę do punktu ewakuacji. Ruszam do walki. Korpus próg. Będzie wojna. Będzie wojna. Tak jest. Zatrzymać. Zatrzymać. Tak jest.
To jest o wiele lepsza broń. Wydaje mi się. Jak strzelać, chyba tak będzie lepiej. Dobrej. Dobra. Coś tam jest, gdzie? Tam jest. Ładnie, pięknie. Kogo dostał. Posłuchajcie, to było niebezpieczne. Czyli można tutaj zginąć to bardzo łatwo. Zabiłem, to ten jeden gość. Tak, tam nic na dole nie ma, to można zejść. Nie, chyba raczej nie będę próbował. Dobra, idziemy sobie dalej. Hakuj, hakuj. Że nam zamknął i tutaj tak robimy. Wiem, że sporo ich tam było. Korzystajmy z tego, to. Chyba ten dół, nie? Na którym my chcieliśmy zejść, tak. Zejrzyjmy może tu. Nic nie ma. Ojojoj. Ojojoj, mało nie zginąłem. 23 HP mi zostało. Tam też jest jakieś drzwi, które ja mogę zamknąć. Tak. Ooo! Mamy taki tryb jeszcze. Muszę iść, czy tędy? Nie, muszę tutaj, tędy. Ja nie mogę sobie tych drzwi zamknąć. Nie. Tych panów trzeba było powybijać. Patrzcie, jak się fajnie strzela. Uuu, to był jakiś niefajny gościu. Tu się nic nie wyrzuca. Tak?
jest tam coś, nie wiem co tam jest. Tu jest też pusto. Znowu kolejne drzwi, które ja mogłem zamknąć pewnie. Tak. Nie wszystkie można, niektóre po prostu rzeczy trzeba przejść. Już uciekamy, tak? Chyba? Tak. Agencie Hark, jestem na miejscu. Tak jest, pani komandor. Ewakuacja w toku. Pa, pa! Że my nie musieliśmy kierować tym lotem, żeby wpaść na przykład i trafić do dziury tego okrętu. Byłby to lekki smaczek. Byłoby to trudne. Spocznij. Misja udana, pani komandor. I do tego zero strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko. Obliczenia skoku były idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było miękkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Jabez? Wciąż gnębi mnie w snach. Poinformować admirała. Tak jest, pani komandor. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest flota. Rebelia. Dzisiaj skona. No, fajnie, fajnie się. No wiadomo, dla mnie wszystko co związane z Star Wars to jest fajne. Takie hity, że bardzo dobrze, że zrobili to kampanię. Słuchajcie, Battlefront 1 jednak na kolana. Wezwać oddział Inferno. Już! Komandor Versio, melduj. Jest tu misja ratunkowa rebelii, admirale, ale nie schwytamy sabotażystów. Co z generatorem pola ochronnego Gwiazdy Śmierci? Gorzej niż przypuszczaliśmy. Nie da się ani naprawić, ani reaktywować. Więc stacja bojowa jest odsłonięta. Zniszcz rebeliantów i wracaj na Corvusa. Plan Imperatora musi się powieść. Tak jest. Hask, za mną. Del, osłaniaj nas stąd. Jeden cel. Przed nami. Na mój znak. Rozkaz, pani komandor. To jest, słuchajcie, tak zwany punkt kontrolny chyba. Nie wiem jak ta misja, czy ona jest długa, czy nie, bo
ale zniszczenia są ogromne. Nie chciałbym. Mamy mnóstwo szczątków do przeczesania. To te odcinki za długie były. No ale dobra, myślę, że nie będziesz taka długa, także. Uwaga, pani komandor. Cel na ścieżce przed nami. Słuchajcie, przecież mamy. O, słuchajcie, jaki znajdźka jakaś. To jest. A, zdolności mamy nowe. O, jak najbardziej. Damy tego. Seryjna szpica. Zobaczmy, co to jest. Aha, to jest taki shotgun, można powiedzieć. Dobra, polutku. Jest to świat liniowy, nie jest to tak, że nie możemy się poruszyć, jak nam się szybnie podoba. A szkoda wielka, no. Czekam na jakiś otwarty świat. Słuchajcie, w stylu młody, nowy Jedi i otwarty świat w świecie Star Wars. No to by Star Wars, to by była, słuchajcie, gratka taka, że najprawdopodobniej bym prędko z tej gry nie wyszedł. A tak to... Mamy to, co mamy, aczkolwiek trzeba się cieszyć, bo słuchajcie, ktoś mi powiedział 10 lat temu, że ja sobie będę grał w taką grę, czy 15 lat temu, to bym jajko zniósł na miejscu. Tak? To jest chyba ten pierwszy budynek zabezpieczony. Bunkier. Budynek. Przejdźmy tędy. Skanowanie. Patrzmy, czy... Mandon wersję, rzuć mnie tam granata. Jest tam Del. Da pomóc chłopowi. O, ogień nas tu, słuchajcie, parzy. Chyba. Tak. Dostajemy obrażenie od ognia. Pani komandor, rebelianckie posiłki w drodze. Strzelać bez rozkazu. Neutralizować wszystkie cele. To nie jest dobry wiadomość dla nas. Pali nas. Bardzo fajny ogór. Tak, no, bo... by było wręcz głupie, gdyby ten ogień nie robił krzywdy. Zobaczymy. Jak dalej będę grał, to zginę. Dobra, idziemy tędy sobie. Mają radar. Ładnie. To już wszyscy. Przegrupować się i zaraz ruszamy. Przegrupowanie. Wybiliśmy towarzystwo. Do
dobra. Na razie idzie gładko, bym powiedział, nawet łatwo. Musieli ruszyć dalej. No, ale to jest początek gry, na pewno jeszcze tutaj jakieś potknięcia nas czekają oczywiście. Zachowajmy ostrożność, nie wiemy ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. Oh yeah! Gwiazda śmierci wybuchła. Czyli to jest moment, słuchajcie, w którym jak gdyby końcówka filmu Nowej Nadziei, tak? Tak mam to rozumieć. Otrząsnąć się. Imperator nie żyje. Musimy się stąd zabierać. No pani znak. Nie, w ogóle. Musimy dotrzeć do platformy i zdobyć myśliwce Taj. Tylko tak wrócimy. Tamta gwiazda też prawie zbudowana była. A ta jest w budowie, czyli to jest jak gdyby, słuchajcie. Muszę porozmawiać z admirałem. Ostatnia część tej starej serii Gwiezdnych Wojen. Jaka jest powrót Jedi. Wiceadmirał Sloan nakazała odwrót. Wycofujemy się z układu. Wracaj na okręt. Przetrwaj. Prześlę współrzędne, pod którymi się spotkamy. Imperator Darta Vadera najprawdopodobniej nie spotkamy tutaj. Ktoś popełnił błąd. Dowództwo przeoczyło coś ważnego. Znowu. A to wygląda, bo ta gwiazda jest w budowie. Jeżeli to jest względnie wiernie jakoś tam imperator nie docenił siły wroga, w tym świecie usytuowane, no to patrzcie jak to pięknie wygląda, słuchajcie, naprawdę coś niesamowitego. Prawda nie może być zdradą. Uwaga pani komandor, zmierza do pani wrogi patrol. Dziękuję agencie Miko, zajmiemy się. A, trzeba przytrzymać po prostu. I przełącza wtedy. Patrol pod widzenia. Ognia! Z tej strony tu. Uff. Po to posiadamy taki sprzęt, żeby nie jest korzystać z tobie. Patrol zlikwidowany. No, granatem dostał, dobra, ładnie. Pani komandor, odkryłem zasadzkę rebeliantów. Straciliśmy prom i jesteśmy wypierani. Kontynuuj zwiad, zobaczymy co da się zrobić. Hakuj to. Aha, słuchajcie, mamy jakiś wyrzutnik granatnik. Jakiś wyrzutnik granatnik. Jest pod F2. Aha. Jeszcze lepszy temat. Kupnia rakiet. Pani
czy to nie pod innym klawiszem powinno być. Jejo. Panie komandor, na Endorze lądują ponoć transportowce. Kruk rozmieszcza wojska na całym Księżycu. Nie zabawimy tu wiele dłużej. No dobra. Rozproszę się, uważaj. Straciliśmy tu już dwa patrole i nie chcę stracić więcej. Co robię? Większają skuteczność bojową swoich uczników i są w stanie rozmieszczać wieżyczki obronne. O, czyli... Słuchajcie... Atakować! Gotowość, agencie Hub. To ma żyje? No dobra. Pokaż zagrożenia. A, bo jest to na dole, dobra. Ta wieżyczka chyba. Oficer rebeli przed nami. Ojej, oj. Granat. Flash chyba, tak? Nic tu po nas. Agencie Miko, gdzie jesteś? Zebrałem drużynę przy platformie. Czekam na panią i Haska, zanim ruszymy do natarcia. Idziemy. O, fajnie, fajnie, fajnie. To była dobra akcja. Persio. Nie, wchodź mi do ognia, komandor. To jest ta sama wyrzutnia rakiet, tak? To wezmę. Aha, nic się nie stało. Po prostu to jest tylko wymiana. Na pewno. Tak. Tak, jakiś obóz. Agencie Miko? Men. Pani komandor, rebelianci na platformie czwartej. Trzeba będzie ją odbić. Chyba jesteśmy na to gotowi. Żołnierze! Odbijemy platformę i opuścimy ten księżyc. A potem odpłacimy się rebeli. Tak, pani komandor. Jesteśmy z wami. Za Imperium! Otworzyć ogień! Ona trzyma w ręku teraz. Grabisz tu mowy chyba. Zebrał. Ładnie, ładnie. Dwa. A! Teraz zostaje i nie ma go. To był chyba oficer. Ty, robię mu coś powoli, ale mu robię, słuchajcie. Maszyna krocząca zniszczona. Powtarzam, ATST leży. Rejanki nie wygrają nawet większą siłą. No dobra, chyba czas ruszać do ataku. Zróbmy jeszcze skan. Rebelianci zlikwidowani. Platforma jest nasza. Dobić.
Spotkamy się na górze i zdobędziemy Tai. Tak jest. Idziemy na górę. No i chyba będzie koniec misji, tak? Nie, jeszcze coś tutaj. Jeszcze jakaś walka. To jest za broń. Całkiem niezła, całkiem mocna. Ona chyba nawet obrażenia zadawała temu... Jest, tak jest. Komandor, dowódca leci zawsze ostatni. Mamy oficera. Pewnie. Startuję, pani komandor. Jestem tuż za tobą. To jest. Czy jeszcze ktoś tu? U, to było niefajne. Widzimy się na górze, agencie. O, słuchajcie, tego się nie mogłem doczekać. Tak jest. Nie grałem w arkadówki. W ogóle nie zajmowałem się dużo tak naprawdę. Dużo takich gier, które kupiłem, a nie miałem z nimi styczności. A nie będziemy latać. Nie nas przeniesie tylko. Ale leciał tutaj. Admirał no. Stworzył oddział Inferno, chociaż... żeby taki incydent się nie powtórzył. Wiem. Nie do wiary, że tylko tyle zostało. A lecimy, lecimy, słuchajcie, coś niebywałego. Ojojoj, ojojoj, jakie sterowanie. Zniszczenia ujawniają prawdziwą twarz Rebeli. Ojojoj, ojojoj. Ojej. Słuchajcie, niefajnie, niefajnie to sterowanie jest. Wciąż w to wierzę. Jak mamy walczyć z czymś takim? Imperium się co to jest? Jak po zniszczeniu pierwszej gwiazdy śmierci. Dostosujemy się lub zginiemy. Sprasza ciepła. Panie komandor, mamy problem. Jezu, jezu, to sterowanie, słuchajcie, to jest, nie jest fajne, powiem tylko tak. Albo po prostu się muszę przyzwyczaić, bo... Zdobądź od admirała współrzędne spotkania. Ojej, ojej, ojej. A to co to jest? Nie, 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 nie. To było przyspieszenie, słuchajcie. To. Panie komandor, to było fajne. Wykrywam za wrakowiskiem liczne sygnały statków. Są jakieś imperialne? Niewiele. Wycofały się lub zostały zniszczone. A gwiezdny niszczyciel admirała? Wyżynacz stoi obok Korwusa.
wygląda na w pełni sprawny. Przynajmniej Husk nie jest sam na korwusie. To są, słuchajcie, szczątki. Ojej, ojej, a co tu się stało? A, bo ja muszę tu lecieć w tę dziurę. Niefajnie, niefajnie się tym steruje, powiem wam. Musiałbym potrenować, bo... Oj, wziąłem mikrofon. Na razie jest tak chaotycznie dosyć, mi się steruje tym. A uszkodzone jakieś... No nie mówcie, że jeszcze tu walka nas czeka. Agencie Husk, zbliżamy się do Corvusa. Jak tam silniki? Systemy wtrysku jonowego 60% mocy. Przekierowuje energię... A, tu jest ten Corvus cały, tak? Dobra. Panie komandor, myśliwce. Jeszcze bombowce. Chronić Corvusa, nie ma pól obronnych. No dobra. Jej. Dobry strzał. Bombowce rozpoczynają atak. Ojej. Ten strzelony. Jej. Ojej! Ojej, jaki chaos! Mamy współrzędne punkty spotkania, ale załoga musi naprawić silniki. Damy wam na to czas. Agencie Miko, nie, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy dacie im na to czas. Ojej, ojej, słuchajcie. Nie jest fajnie. No dobra, te bombowce mamy niszczyć, tak? Zniszczyłem dwa, tak? Fajnie, fajnie. Jeden. Ojej, 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 ojej. Tu chyba. Tak, 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 ale... Silnik już prawie gotowy, pani komandor. Kolejne bombowce na skanerze. Nie, please. O Jezu, 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 Jezu. Ten jest rozwalony. Tak, tak. Słuchajcie, tak. Tak dobrze widzieliście, zobaczyłem. Jezu, i to od początku teraz. Nie! Agencie Has, zbliżamy się do Corvusa. Jak tam silniki? Słuchajcie. 60% mocy. Przekierowuje energię z pól, by uruchomić silnik. No sterowanie nie jest fajne. Nie jest fajne. Nie, nie, nie przyzwyczajone. Nie mówię, że jest złe. Dobrane po prostu. To się brak mi prawy, słuchajcie. Fajnie. Mamy współrzędne punkty spotkania, ale załoga musi naprawić. Ojej, ojej, ojej. Damy wam na to czas. Damy, damy. Niszczymy bombowce. Silnik już prawie gotowy, pani komandor. Widzę kolejne bombowce na skanerze. Ładnie, ładnie. Teraz poszło naprawdę ładnie. O Jezu! Dobra.
strony, pani komandor. W samą porę. Agencie Miko, dla Kornusa. Lecę za tobą. Komandor Versio, proszę wycofać swój okręt i spotkać się ze mną na wyżynaczu. Admirale? Tajne rozkazy, pani komandor. Wyjaśnię osobiście. Tak jest, admirale. Słuchajcie, chyba zaliczyłem tę misję. Admirał i ja spotkamy się z wami później. Tylko nie wiem, dlaczego mnie jeszcze nie zowa. Bombowce rozrywają Korbusa na strzępy. Aha, my uciekamy teraz, dobrze. No i najwyższa pora zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie jakiś przerywnik. Słuchajcie, z tego co widzę, to tu akcja dzieje się nieprzerwanie, także będzie problem z tymi złapaniem takiego momentu, kiedy można by... Może to będzie akurat teraz. Temp, ucieczka, pierwsza misja. Chciał mnie pan widzieć? No tak, fajnie. Dobrze. Bierzemy. Pożywę. Imperator nie żyje. Co nas teraz czeka? Weźmiemy odwet, pani komandor. Imperium uderzy w same podwaliny, na których wsparta jest ta cała żałosna buta rebeliantów. Powiedz, Hayden. Co stanowi źródło tej wiary? Nadzieja. Zgadza się. Obecność posłańca to dla nas wielki zaszczyt. Pragnę dzielić tę chwilę z moją córką. Admirale Versio, natychmiast rozpoczynamy operację Popiół. Opór, bunt, nieposłuszeństwo. Istnienia tych idei absolutnie nie możemy tolerować. Jesteś jednym z wielu skutecznych narzędzi, które wypalą je do szczętu. Wysłuchaj posłańca. Naprawdę ciekawa historia. Słuchajcie. Nowy cel. Nie ma co tutaj. Operacja Popiół to był ostatni rozkaz Imperatora, a zarazem pierwszy krok ku naszej przyszłości. Oddział Inferno odegra w niej kluczową rolę. Jaki jest cel? Brak weryfikacji. Ta informacja może poczekać. Tymczasem mam dla ciebie kolejne zadania. Są nietypowe, ale wybacz, takie są czasy. Do dzieła. Rób to, co robisz najlepiej. W ramach przygotowań do operacji Popiół wysyłają nas... O długo to dosyć trwa, słuchajcie. Agencie Husk, razem odbierzemy satelity eksperymentalne dla niszczyciela Nieugięty i zapewnimy tak ochronę Moffowi Rafe'owi. Agencie Miko, dowodzisz Korwusem. Będziemy tutaj próbowali jakoś skończyć. Pani komandor, satelity są bezpieczne. Świetnie, agencie. Moff Rafe powiadomił admirała, że operacja Popiół może się zacząć. Ojej. Akcja non-stop, słuchajcie. Nie ma mowy dla tej, no ale film trwa i długo, nie będziemy tutaj nagrywać jakiś... Nie wiadomo jakich długich odcinków. Rebelianci nie wiem, mogą jak te akcje będą szły. No i tu będzie punkt kontrolny najprawdopodobniej, słuchajcie. Przejąć tę wrogą korwetę! Także podejrzewam, że ta walka może być dość trudna, także wolałbym w tym miejscu skończyć, słuchajcie. Zakończymy sobie wczytaj punkt kontrolny. A już nie wiem, no najprawdopodobniej wystartujemy tutaj z tego. No cóż, słuchajcie, gra jest świetna, nie ma co ukrywać nawet. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo dobrze zrobiła ja, że wypuściła właśnie, zrobiła tu kampanię jednoosobową. Tutaj pograć.
Uważam, jest to bardzo duży plus, tym bardziej, że jak na razie z tego co widzę, jest to całkiem fajnie zorganizowane. Całkiem fajnie zrobione. Dla fana, takiego jak ja, przejście takiej gry to rzecz święta, uważam. A dla osób, które się jakoś specjalnie nie kochają w uniwersum Star Wars, też nie jest to jakaś zła rozrywka, bo no fajnie jest to wszystko. Powiem szczerze, że mi się podoba osobiście. No dobrze, słuchajcie. Do usłyszenia i zapraszam na następny podróż w świat Star Wars, tak? Cześć.